Ręce myjemy po to, żeby być zdrowym. Na naszych rękach, oprócz tego, że mamy swoją własną mikrobiotę, czyli drobnoustroje, które bytują na skórze jako flora stała, poprzez dotykanie różnego rodzaju przedmiotów, od klamek, guziczków, wind, rurek w autobusie i innego rodzaju powierzchni abiotycznych, nabywamy flory przejściowej. Ta flora przejściowa przykleja się do naszych rąk. Ponieważ się przykleja do naszych rąk, a to jest najczęściej używane narzędzie przez człowieka, dłonie. Te drobnoustroje są przenoszone do jamy ustnej, przenoszone są do dróg oddechowych i jeżeli są chorobotwórcze, a my akurat w tym momencie mamy dołek immunologiczny, niestety może dojść do inwazji i do rozwoju zakażenia. Przyszły osoby do nas na noc laboratoriów i odbiły ręce brudne na agarze, zwykłym agarze odżywczym, najbardziej prostym podłożu wzrostowym. Po odbiciu tych rąk ludzie ci, każdy pracował w parach, umyli ręce higienicznie przez 3 minuty wodą z mydłem i wytarli do sucha tymi papierkami, które wiszą nad naszymi umywalkami. Proszę zwrócić uwagę w porównaniu z tą płytką, że tutaj mamy właściwie jednorodny wzrost bakterii. To są nasze bakterie fizjologiczne, głównie gronkowiec skórny, Staphylococcus epidermidis, który nas chroni, zamyka receptory dla patogenów, dla potencjalnie chorobotwórczych drobnoustrojów i chroni nas przed zachorowaniem. Chodzi o to, żeby dobrze rozprowadzić to mydło na powierzchni skóry i następnie spłukać dokładnie i, co jest bardzo ważne, wytrzeć do sucha, ponieważ nad każdym zlewem również unosi się aerozol bakterii, który jest w środku, w zlewie, w kolankach, w rurach kanalizacyjnych. I ten aerozol również opada na ręce i chętniej przykleja się do rąk wilgotnych. W związku z tym po każdorazowym umyciu rąk należy te ręce wytrzeć do sucha.